żyjemy sobie naprawdę w bardzo fajnych czasach. Mamy bardzo duże możliwości w przeróżnym zakresie, również w zakresie zdrowotnym. Mamy ogromne możliwości przywracania własnego zdrowia, zdobywania wiedzy o własnym zdrowiu, a mimo to proszę zwrócić uwagę, jak wiele ludzi choruje i niestety, moi drodzy, jak wiele osób, w tym również małych dzieci, po prostu umiera. Najciekawsze jest to, że ci ludzie wcale nie musieliby umrzeć. To ciało nie musiałoby umrzeć. Wiadomo, że oni tutaj wrócą, że odrodzą się ponownie, tylko w innych ciałach. Ale ja zawsze staram się wam powtarzać, że potem jak się już odrodzimy tutaj na nowo, my tutaj jesteśmy jakby w grze. To jest pewien rodzaj gry, każdy wie, czym są Simsy. Czym są Simsy, albo po prostu jakieś tam inne gry. Jak umrzesz, to po prostu znowu się tutaj odrodzisz. Tyle, że odrodzisz się tutaj niestety bez pamięci i bez wiedzy. Jedyne, co będziesz miał czy miała, to jest twoja pamięć komórkowa związana z emocjami i z różnymi takimi sytuacjami, które wydarzyły się w czasie twojego ziemskiego życia we wszystkich wcieleniach. A więc jedyne, w co warto inwestować, to jesteś ty sam, twoja wiedza i twoje doświadczenia życiowe, dlatego że tylko to jesteś w stanie ze sobą zabrać i przyniesiesz to w pamięci komórkowej w kolejnym wcieleniu. No i moi drodzy, my tutaj jesteśmy sobie w tym życiu ziemskim, mamy te nasze powłoki ziemskie, którymi są nasze ciała. Nasze ciała to w pewnym sensie takie awatary, ale my, i tego wiele osób nie rozumie, my nie jesteśmy tymi ciałami. My jedynie w odpowiedni sposób tym ciałem zarządzamy, aby ono nam służyło. No i teraz niestety większość osób nie ma kompletnie żadnego pojęcia o tym, że każdym ciałem należy zarządzać zupełnie inaczej, a to, co jest dla wszystkich, wiadomo, jest dla nikogo. To, co jest do wszystkiego, jest do niczego, a więc te diety, które są dla wszystkich, są do niczego. I teraz, jeśli my żyjemy tutaj w pewnego rodzaju symulacji, a nasze ciała są awatarami, które są zarządzane przez naszą świadomość, no to, moi drodzy, one wymagają również tego, aby się z nimi obchodzić w odpowiedni sposób. I stąd każde ciało ludzkie ma swoje słabe i mocne strony. I teraz dzięki medycynie chińskiej ja jestem w stanie wam sprawdzić te słabe i mocne strony waszego organizmu, waszego ciała. Dzięki temu wy jesteście w stanie wzmacniać ten element u siebie, który po prostu gdzieś tam hydraulicznie wam nie działa. Dzięki temu jesteście w stanie utrzymać swoje ciało w stanie zdrowia. Tak to po prostu wygląda. I teraz im większą wiedzę masz na temat funkcjonowania swojego organizmu, tym większą władzę nad swoim życiem i ciałem masz na co dzień. To jest niezwykle ważne i niezwykle istotne. I teraz, moi drodzy, to, co Zielarz Polska daje wam wszystkim, zwłaszcza w tych terapiach, które dla was indywidualnie tworzę, to jest w dużej mierze właśnie wiedza, ogrom wiedzy na temat was samych. Największą wiedzę na temat siebie samego uzyskasz w planie zdrowotnej transformacji. I teraz, moi drodzy, to, co jest niezwykle ciekawe, to to, że tak niewiele osób po prostu wie cokolwiek na temat funkcjonowania własnego ciała i przez to ci ludzie chorują i umierają. Ja uważam, że my powinniśmy za wszelką cenę utrzymywać to nasze ludzkie ciało w dobrej kondycji i w takim dobrym stanie zdrowotnym po to, żeby zdobyć jak najwięcej nauki i jak najwięcej nauczyć się tutaj, bo jedyna droga do tego, żeby się wydostać z tej symulacji,
wjedzie przez świadomość. I teraz często jest tak, proszę zwrócić na to uwagę, że to właśnie w obliczu jakiejś ciężkiej choroby my dopiero zaczynamy dostrzegać, co dzieje się dookoła nas. My dopiero w obliczu ciężkiej choroby orientujemy się, co jest tak naprawdę grane. I teraz, moi drodzy, jak się już zorientowaliśmy, co jest grane, okej, poszerzyła nam się ta świadomość, no bo to się dzieje po prostu automatycznie w wyniku ogromnego szoku. Zaczynamy dostrzegać to, co wcześniej było dla nas ukryte. No to teraz trzeba, moi drodzy, wziąć dupę w troki i postawić swoje ciało na nogi. Można to zrobić oczywiście zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Pamiętajmy o tym, że każde chore, ciężko dziecko jest chore, dlatego że matka była chora. I te małe dzieci niestety przejmują emocje od rodziców w dużej mierze najbardziej od matki, ponieważ one najbardziej z tą matką są związane. I teraz, jeśli matka ma problem na poziomie żywiołu wody, to dziecko może po prostu mieć białaczkę. Ja na temat nerek nagrałam 3 ogromne filmy i dostęp do tych filmów możecie uzyskać. Linki daję wam w opisie tego filmu. No chyba że w planie zdrowotnej transformacji, no to dostajecie po prostu te filmy w ramach terapii. A więc, moi drodzy, to co jest bardzo istotne, to to, że każda kobieta, zanim zajdzie w ciążę, to powinna o siebie w konkretny sposób zadbać. W czasie ciąży również trzeba dbać o siebie odpowiednio, natomiast w okresie połogu, jeśli kobieta o siebie nie zadba, no to ona po prostu w takiej destrukcji zdrowotnej zostanie już na zawsze. Więc nie dziwmy się, że często kobiety po prostu w okresie połogu czy po okresie połogu dowiadują się o tym, że są bardzo ciężko chore. Ma to związek z wysiłkiem takim no, fizycznym, energetycznym ciała kobiety. I teraz stąd biorą się właśnie, moi drodzy, niestety chore dzieci. Chora matka nie jest w stanie urodzić zdrowego dziecka. Nie ma takiej możliwości. I teraz powinniście zrozumieć, że z wielu chorób naprawdę jest wyjście. I teraz są również wyjścia na skróty, jeśli cierpicie na jakieś ciężkie choroby, czy jeśli macie dziecko, które jest ciężko chore. Są takie preparaty, które działają silnie regeneracyjnie, ale są również inne preparaty, trochę droższe, które odnowią i zregenerują cały organizm ludzki, ponieważ opierają się one o komórki macierzyste, które są w stanie jakby zamienić się w każdy organ, a więc one po prostu no, odmładzają nam, regenerują nam dane organy, wszystko to, co w tym naszym ciele nie gra. Taka terapia trwa pół roku, ale moi drodzy, naprawdę warto to zrobić, żeby jeszcze trochę tutaj pożyć z tą świadomością, z tym wszystkim, czegośmy się dowiedzieli i czegośmy się nauczyli. Takie jest moje zdanie. Ja uważam, że jeśli już zyskaliśmy świadomość, to trzeba z tą świadomością teraz popracować i pożyć jak najdłużej, żeby umierając można było już stąd odejść na zawsze i nigdy więcej tutaj do tego kołchozu nie wracać. Oczywiście macie prawo uważać inaczej, ja uważam tak. Natomiast jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o tych wszystkich preparatach, o których ja wspominam, to zapraszam Was do kontaktu biuro@zielaszpolska.pl. Trzymajcie się, pa!